jak tam gwiazda, światłem swoim mija, pewnie dla uczczenia Pana swego ściga, krokiem śmiałym i wesołym zdzierzmy i uderzmy czołem przed Panem Betlejem, przed Panem Betlejem. Dzisiaj się znajdujemy w małej wiosce Sokolniki, w gminie Łagiewniki. Ja jako sołtys razem działam bardzo dobrze z koło gospodyń wiejskich. Co roku organizujemy takie kolądowanie łącznie z chórem Kanzona. To już będzie tak w przybliżeniu już 10 lat, jak się spotykamy co roku. Mamy małą wioskę. Organizujemy różne imprezy, żeby się integrować. No jak widzimy, troszkę ludzi dopisało. Czas kolęd cały czas trwa. Nie mogło mnie zabraknąć w mojej rodzinnej miejscowości w Sokolnikach, a szczególnie dlatego też, że ten koncert, dzisiejsze kolędowanie uświetnił nasz wspaniały chór Kanzona, nasz eksportowy produkt. Staramy się bardzo. Jako wioska pobergowska jest bardzo dużo młodzieży. Staramy się robić naprawdę dużo. Teraz będziemy organizować... Znaczy chcemy zorganizować, jako sołtys z koło gospodyń chcemy zrobić takie, jeżeli będzie zimno, zrobimy ognisko, bo ja już kończę kadencję jako sołtys, będą nowe wybory, będziemy się starać jakoś to, żeby nie zapomnieli o mnie, tak? Przed nami wydarzenia są takie, że zbliża się Wielkanoc, już też, bo to już po Bożym Narodzeniu zbliża się Wielkanoc, tak samo na pewno będziemy na kiermaszu wielkanocnym, później piknik, Dzień Dziecka. W Sokolnikach mieszka około 320 osób. Cieszy to, że nie tylko w Sokolnikach, ale jak w wielu innych miejscowościach takie imprezy są, odbywają się i to integruje naszą społeczność, naszej gminy Łagiewniki. Myślę, to kolędowanie jest pierwszą imprezą, która otworzy szereg innych imprez, które odbędą się do końca roku. To nie jest jedyna impreza. Oczywiście z nastaniem wiosny i lata jest przewidziane wiele imprez tutaj w Sokolnikach. Tak samo w naszej okolicy znajduje się wieża Bismarck. Przyjeżdża bardzo dużo ludzi przejezdnych, którzy chcą oglądać, chcą zwiedzać nasze lasy, góry, bo nasz Dolny Śląsk jest bardzo piękny. I mam nadzieję, że to kiedyś dojdzie do remontu, że będzie jeszcze ładniej. W nowym roku 2024 mieszkańcom Sokolnik i całej naszej gminy Łagiewniki życzę dobrego, udanego, szczęśliwego, radosnego, obfitującego w same dobre rzeczy roku. Życzę bardzo naszym mieszkańcom dużo zdrowia, przede wszystkim dużo zdrowia, szczęścia, pomyślności w tym nowym roku i żeby był oby bardzo dużo lepszy jak poprzedni.